Minęła godzina 21, więc witam was bardzo serdecznie w Plociuszku, w którym powoli zaczniemy sobie klimaty wakacyjne. Jak to wakacje, to podróże, a jak podróże, to gesty. Gesty są różne, jak mawiał sławny Tytus Dezo, kwadratowe, podłużne oraz wieloznaczne. I właśnie o tym będzie ten Plociuszek, o tym, jakie różne mamy gesty i co one oznaczają zarówno w czasie historycznym, żeby było ciekawie, ciekawostkowo, jak to w Plociuszku, czy czyli luźno i sympatycznie, jak i co one oznaczają w różnych kulturach. Bo na przykład pokazując coś takiego w Polsce mówimy, że jest okej, w innych krajach mówimy tylko tyle, że chcemy coś jednego, na przykład jedno piwo, a w jeszcze innych krajach możemy zasugerować, że chcemy z kimś odbyć stosunek analny, przymusowy, w którym to my mamy być tą stroną, nazwijmy to czynną, a ten ktoś, komu to pokazujemy, ma być stroną bierną, czy mówiąc krótko, sugerujemy kogoś, że go wy w dół i wtedy możemy się bardzo zdziwić, że ktoś coś do nas mówi, my pokazujemy tak, a ten ktoś do nas pięściami. I właśnie należało by to wszystko wiedzieć. Słuchajcie, najpopularniejszy gest, tak mniej więcej od lat 80. to jest mniej więcej coś takiego, ewentualnie coś takiego, ewentualnie tak, no, w różnych wersjach, ale wiadomo, o co chodzi. Jest to gest go fuck yourself, czyli mówiąc krótko, miły człowieku, odejdź stąd i zrób sobie dobrze sam. W wersji skróconej spier. Generalnie jest to gest bardzo nieprzyjemny, bardzo chamski, który mówi komuś, żeby ktoś sobie poszedł, odszedł od nas i w ogóle, żeby sobie poszedł. Tak to jest w tej chwili u nas rozpowszechnione. Tu sobie będę z prawej strony spoglądał na notatki, bo oczywiście wszystkiego nie pamiętam, a nie chcę się pomylić. To jest taki popularny gest fuck lub fuck off. On został spopularyzowany właśnie na całym świecie pod koniec lat, nie no nie pod koniec, w połowie lat 80. głównie przez muzyków rockowych, punk rockowych i był to taki swoisty przejaw buntu wobec establishmentu. Po prostu rockowcy pokazywali to establishmentowi, żeby ten establishment tam poszedł i się sam ze sobą, a od nich się odwalił. Dzisiaj jest to gest, no, taki totalnie powszechnie znany, używany przez wszystkich, począwszy od kierowców, którzy każą sobie coś takiego, a skończywszy na dzieciach, które pokazują sobie takie znaki, nawet nie bardzo wiedzą, co to jest. Mało kto jednak wie, że historia tego gestu sięga aż starożytnej Grecji, gdzie również był bardzo obraźliwy i sugerował, że rozmówcę łatwo nakłonić do seksu analnego, oczywiście seksu biernego. Mówiąc krótko, ktoś komuś sugerował, że jest męską prostytutką. To mniej więcej tyle znaczyło w literaturze rzymskiej, natomiast określenie to było jako nieprzyzwoity wyraz złej woli, jak również narzędzie czarnej magii. Tym gestem po prostu rzucano uroki. Teraz kolejny gest, który no, za moich czasów był znakiem okej, wszystko jest w porządku, fajnie i miło się z tobą rozmawia, jest okej. Natomiast zwłaszcza dzisiaj, no to się już potrafi kojarzyć, zwłaszcza jak go ktoś w ten sposób zrobi, to jest już 666, a jeszcze jak przyłoży do oka, no to już jesteśmy Illuminati 100%, prawda? Natomiast pierwotnie to był właśnie znak okej, taki zupełnie neutralny, w krajach jak absolutnie nieobraźliwy, w krajach, gdzie wiążą się z nim takie konotacje pozytywne, odnosi się, tak wszystko idzie po maśle, o jest okej, jest dobrze, bezproblemowo. W niektórych krajach konieczne jest jest jednak wyrzucenie tego gestu właśnie ze słownika. Może on bowiem oznaczać, jesteś zerem, po prostu idź stąd, zerem jesteś. W Ameryce Południowej natomiast oraz na Bliskim Wschodzie niesie to ze sobą jeszcze bardziej obraźliwe takie określenie. Ma się ono do zakończenia układu wydalniczego i ma również konotacje homoseksualne. Tak, to jest zakończenie układu wydalniczego, męskiego, a generalnie, no, wszyscy się domyślamy. Taki znak. Znak pierwotnie znaczył między tyle co Wiktoria. Rozpowszechnił się w latach 70. Jest
tych właśnie jako Wiktoria pierwotnie odnosił się do zwycięstwa iście militarnego. Użyty był m.in. przez Winstona Churchilla na paradach z okazji pokonania Niemców w czasie II wojny światowej. Natomiast prezydent Nixon nieco niefortunnie użył tego gestu, deklarując zwycięstwo nad Wietnamem. Jak wiadomo, w Wietnamie Amerykanie dostali koncertowy wpierdziel. Natomiast później go hipisi zawładnęli i stwierdzili, że to jest znak pacyfizmu. O, taki pacyfizm, totalny pacyfizm, takie peace, brother, ale nie, a pierwotnie to było Wiktoria, czyli że najpierw się napierdzielali i teraz już jest pokój, bo wcześniej zostałeś do tego pokoju zmuszony. Taki gest, ewentualnie taki gest, no dzisiaj nam się kojarzy też koniecznie z znakami iluminatów. Ja nie będę na ten temat się jakoś specjalnie długo rozwodził, zaproszę was tylko do mojego plociuszka, właśnie tego, w którym omawiam znaki i symbole iluminatów. Mówiąc krótko, no tam to coś konkretnie znaczy, na rockowych koncertach znaczy tyle co Ave Satan, Ave Satan, Ave Satan i oznacza konkretnie kozła, który swoimi regami bodzie niebo albo piekło, już nie pamiętam. Natomiast pierwotnie jest to znak rogów, miał za zadanie przeciwdziałać złemu oku i używało go się w ochronie przed pechem i miał bardzo długą tradycję. Był między innymi używany w tym kontekście przez włoskiego prezydenta Giovanni Leone, kiedy to ten spotykał się z osobami chorymi na cholerę. Po prostu nie chciał się od nich zarazić. Gest ten oznaczać może również osobę, której no, ktoś rogi przyprawił. I na przykład w tym znaczeniu premier Silvio Berlusconi użył go publicznie, kiedy to sugerował, że minister spraw zagranicznych ma przyprawione rogi. Tam Silvio Berlusconi po prostu sobie stał za plecami tego ministra i mu tak pokazywał. W Ameryce gest ten jest związany z kilkoma dużymi drużynami sportowymi posiadającymi jako maskotki różne tam rogate zwierzęta lub jakieś szatańskie stwory. I w tym momencie jest to po prostu symbol no, pokazujący tą drużynę. W średniowieczu gest ten miał jednak związek z kultem szatana zarówno w krajach chrześcijańskich, jak i muzułmańskich, co jest ciekawe. Czyli teraz iluminaci niejako wracają do pierwotnego. Piękny gest, gest czystych dłoni, czyli uścisk ręki. Pierwotnie był to gest pokoju i wyzbycia się agresji. Obecny jest już w starogreckich podaniach mniej więcej z 500 roku przed naszą erą i oznacza dosłownie to, że nie podniesie się na kogoś ręki, kogo się nie zabije, podaje mu się rękę nieuzbrojoną. Stąd też jest ten do dzisiaj zostało, że podajemy komuś rękę bez rękawiczki, prawda? Czystą, nagą dłoń. To się wzięło jeszcze z czasów rycerskich znowu, że już ze średniowiecza, kiedy to rycerz zdejmował rękawicę lub jeszcze lepiej łapawicę, czyli takie wielkie tutaj opancerzone coś na ręku, zdejmował to i podawał drugiej stronie czystą dłoń, niczym nie opancerzoną, niczym nie uzbrojoną. Nie będziemy się bić, podajemy sobie czyste dłonie. Bardzo ważne, że te gesty musiały być wykonane wyłącznie prawą ręką, czyli tą ręką, w której zwykle trzyma się broń. Jest też taki gest czystej dłonią, mniej więcej coś takiego. Czasem kierowcy do dzisiaj to wykonują, jak na przykład na przykład przepuścimy kierowcę na pasach, jesteśmy pieszy i mówimy mu proszę, proszę, to mówi tak okej. Okay. To właśnie to jest taki gest czystej dłoni, pustej dłoni. Nie mam broni, nie mam wobec ciebie złych zamiarów. Dziękuję tobie, że się fajnie zachował. To jest też z czasów indiańskich. Indianie mówili hołk, hołk, blada twarzy. High five, czyli przybicie piątki. Pochodzenie tego gestu nie jest tak do końca pewne. Fenomen przybijania piątki w geście triumfu pojawił się w zasadzie w latach 80., między innymi wtedy, kiedy fakt. Najpopularniejsza historia dotycząca początków gestu to opowieści amerykańskiego baseballisty
Glena Burka, który został uchwycony na zdjęciu w momencie przybijania piątki koledze w 1977 roku na zasadzie takiej dobrze wyszło, piona. Do genezy piątki prawo roszczą sobie również koszykarze drużyn Louis Cardinals, którzy w czasie gry często przybijali sobie tak zwane low five, czyli nie high five, czyli tak, na dole. Gest popularny był również wśród czarnoskórych muzyków jazzowych. Teraz gest long, live long and prosper. No to jest typowy sztuczny gest, wymyślony na potrzeby serialu Star Trek. Podobno wymyślił go sam Leonard Nimoy, Leonard Nimoy, czyli aktor odtwarzający postać Spocka. Jest to gest, w zasadzie pozdrowienie jest sztucznie wymyślonym gestem, stworzonym na potrzeby serialu, tak jak już mówiłem. Nie ulega wątpliwości, że gest tą popularność właśnie Star Trekowi zawdzięcza. Jest dzisiaj powszechnie rozpoznawany na całym świecie, właśnie jako żyj długo i szczęśliwie, Live long and prosper. I Nimoy, urodzony w żydowskiej rodzinie, zapożyczył gest od ortodoksyjnych kapłanów wykonujących błogosławieństwo. Kolejny gest w Polsce znany jako gest Kozakiewicza. Wykonuje go się na wiele sposobów. To jest taki klasyczny, jak mnie uczono na podwórko, czyli robimy jedną rękę tak, drugą tak. Jest jeszcze wersja taka, że pokazujemy komuś takie zgięte ramię i pokazujemy mniej więcej to, co znaczy mniej więcej tyle, no tak głęboko ci zasadzę. W Polsce został ten gest spopularyzowany dzięki panu Kozakiewiczowi, który w 1980 roku dwukrotnie pokazał ten gest na olimpiadzie rosyjskiej publiczności, która nie dawała mu żadnych szans na zwycięstwo, a facet sobie wygrał, dokonał odpowiedniego skoku i po prostu nikt w niego nie wierzył, że nie uda ci się, ha 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 ha, skuć baba na dziada, i mu się udało i później pokazał za publiczności, że o, to jest takie mocniejsza wersja tego, takie o tyle, o. W Warze Warszawskiej jeszcze się mówiło do tego, o, tu się zgina dziób pingwina. Gest polega na zgięciu jednej ręki w łokciu, to już wam mówiłem. Co jest jeszcze ciekawe, zdjęcie Kozakiewicza pojawiło się o tej olimpiadzie w 1980 roku, to już wam mówiłem, ono się pojawiło na łamach światowej prasy, oczywiście prócz polskiej i radzieckiej, ambasador ZSRR, czyli Związku Radzieckiego, później interweniował w PRL, czyli w Polskiej Republice Ludowej. Ten zły człowiek, ten ambasador nazywał się Borys Aristow i domagał się odebrania Podlakowi medalu i twierdził, że trzeba mu unieważnić rekord oraz dożywotnio zdyskwalifikować go za obrazę narodu radzieckiego, bo co z tego, że ten naród radziecki mu dokuczał, co z tego, że się wyśmiewał, on później im pokazał coś takiego i trzeba go za to ukarać. Polskie władze nie odważyły się postawić Związkowi Radzieckiemu, no bo jak to wielkiemu Związkowi Radzieckiemu się nie stawia. Natomiast sprytnie tak stwierdziły, że to był skurcz mięśni tyczkarza, on tu dostał skurczu, no i się po prostu trzymał i miał być też spowodowany wysiłkiem, a później tłumaczono, że był to gest skierowany nie do narodu rosyjskiego, tylko do tyczki, tak, no patrz tyczko, tak ciężko się skakało, tak się stawiałaś, a ja i tak sobie dałem radę. Figa z makiem. Myśmy pokazywali, jak byliśmy dzieciakami, figa z makiem pasternakiem, czyli a gówno nic nie dostaniesz. A figa. Ktoś tam od czegoś od nas siał. A figa. Teraz w tej chwili ten gest, no już mam wrażenie, jest popularny tylko w krajach słowiańskich i to bardzo rzadko, a ponieważ do nas wchodzi tak bardzo kultura zachodu, to nasza młodzież, mam wrażenie, coraz mniej z tym gestem ma coś wspólnego. Kciuk ciśnięty między palec wskazujący i środkowy pierwotnie miał odniesienie do męskich i damskich genitaliów i pokazywał mniej więcej, o takich rozmiarów posiadasz. Mniej więcej coś takiego. Z czasem stracił jednak na swojej wulgarności i zaczął być powszechnie używany przez dzieci. W Turcji jednak jest stosowany do odrzucenia propozycji z pogardą i jest uważany za niezwykle obraźliwy, czyli nie tak afiga, tylko kury. No i tyle.
Co ciekawe, wśród rosyjskich internautów ten znak oznacza między innymi oznacza synonim Ctrl-Alt-Delete, czyli twardego resetu. Kolejny gest, który jest w prawie w każdej kulturze, to jest ukłon. Szczególnie ukłony są ważne w Japonii, tam mamy kilka różnych rodzajów ukłonów. W zależności od tego, ile się ukłonimy i komu, to znaczy okazanie szacunku, poddaństwa, bla 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 bla. Pierwotnie właśnie ukłon oznaczał poddaństwo. Podobno pierwszy raz tak historycznie wśród ludzkości kłaniali się niewolnicy, którzy jednocześnie jak kłaniali się, to klęczeli i w ten sposób okazywali panu czysty kark, czyli ten pan mógł w każdej chwili ich zabić. To był taki idealny gest poddaństwa. Co tam jeszcze jest? Tutaj jeszcze jest taki fajny znak, kręcenie taką odwróconą dłonią, prawda? To mniej więcej tyle. U nas to znaczy tylko tyle, no nie wiem, ani tak, no w zasadzie coś takiego, tak, no, tak różnie, tak neutralnie, nie wiadomo jak. Natomiast trzeba się wystrzegać tego znaku w Ameryce Południowej, gdyż tam ten znak mówi tylko tyle, co jestem biseksualny. I szczególnie to może być ciekawie, jak pokażecie to homoseksualiście. A później się będziecie dziwić, że was obmacuje po tyłku. Znak okejki, to znaczy, tak jak już mówiłem, to jest ten znak. W Polsce oznacza tyle, że jest dobrze. W Niemczech, w Austrii i Francji oznacza tylko tyle, że jedno piwo. Ale w Ameryce, w południowej Europie i na Bliskim Wschodzie, w tych regionach mniej więcej jest to obraźliwy znak, który mówi tylko tyle, że w tyłek. Bardzo obraźliwy gest wskazujący na seks, na chęć odbycia z kimś przymusowego stosunku analnego. Tu później jest Wiktoria, to już była. Co tam jest jeszcze? Unoszenie brwi, o coś takiego. Jak w Polsce uniesiemy mniej więcej tak brew, to znaczy tylko to, zdziwieni jesteśmy, prawda? Zdziwiliśmy się. Natomiast w Tajlandii jest to gest o zabarwieniu erotycznym, takim wręcz wulgarnym, czyli mniej więcej tyle, co chcesz się... Tak jak kiedyś pewien YouTuber mówił, pierwsze było takie wulgarne słowo na R, oznaczające, czy ktoś z kimś chce odbyć stosunek seksualny, czy trzeba sobą chodzić. Mniej więcej tylko tyle. Idziemy do pokoju i zrobimy to szybko. Mniej więcej tyle to oznacza. Pukanie się w czoło. To jest bardzo ciekawy gest. W Polsce, i w Niemczech, i we Francji jest to gest obraźliwy. Idźcie, puknij, baranie. Kierowcy szczególnie często robią takie gesty. Z tym natomiast w Hiszpanii czy w Anglii jest to gest będący pochwałą samego siebie. Wyraża coś w rodzaju, a główka pracuje, no tak, główka pracuje. W Polsce też często się spotkałem. Byłem sam też tego gestu w ten sposób parę razy użyłem, na zasadzie, no wreszcie zatrybiłem, tak, wreszcie się udało, czyli że coś się udało, uderzenie otwartą głową w szyję, mniej więcej coś takiego. W Polsce oznacza to karate tradycyjne, czyli klinik, idziemy pić. Natomiast i tak samo też jest w krajach Europy Wschodniej, natomiast we Włoszech oznacza no po prostu zagrożenie śmiercią, czyli tyle, że po prostu ktoś komuś utnie łeb. Ale to może dlatego, że tam mają dużo wspólnego z ISIS. Gest, który wszędzie znaczy mniej więcej to samo, czyli poderżnięcie gardła. Że ktoś komuś poderżnie gardło. Ruchy głową, bardzo ważne. U nas tak się mówi tak, tak się mówi nie. Natomiast w Bułgarii jest zupełnie na odwrót. Należy więc uważać, co się komu pokazuje. Pociągnięcie dolnej powieki w dół, o czym mniej więcej coś takiego. O, to w Polsce to znaczy takie bardzo skrajne niedowierzanie. Ktoś coś ci mówi, a ty robisz tak, a jedzie mi tu czołg, tak? Czyli na zasadzie takiej, że ktoś mówi tak niedorzecznego, że aż tak niedorzecznego, że my mówimy, że tam to jest tak niedorzeczne, jak to, że tutaj będzie jechał czołg. Natomiast we Włoszech, pokazując ten gest, sygnalizujemy komuś, aby na siebie uważał, miał oczy szeroko otwarte. Na części Półwyspu Bałkańskiego sygnalizujemy odbiorcy, że czymś się rozczarowaliśmy. Natomiast, jeszcze jest takie coś, taki gest.
Polsce on generalnie moim zdaniem nic nie znaczy. Jeżeli coś znaczy, to mi powiedzcie. Natomiast we Francji jest to, sygnalizujemy odbiorcy, że chciał nas oszukać. W Niemczech, że ktoś nie jest w pełni władz umysłowych, czyli odpowiednik naszego czegoś takiego. Natomiast we Włoszech jest to gest uwielbienia dla kogoś. Jak we Włoszech coś takiego ktoś wam powie, to znaczy, że chce z wami odbyć stosunek seksualny. Jeszcze sobie zobaczę na swoje na swoje notatki. Ach, jeszcze taki gest. U nas w Polsce jest to stary gest pracowników. Pokazujemy coś takiego i no, dobrze wykonana robota, otrzepujemy ręce po pracy, później jeszcze warto zrobić coś takiego, już koniec pracy, fajrant, dobrze wykonana praca, też jest później często z takim gestem, czyli gest czystych dłoni, nic nie ukradliśmy, to jest też gest krupierów, jak krupierzy później odchodzą od stołu, to pokazują, proszę bardzo, nic w rękach nie ma. W każdym razie u nas jest to gest, skończyliśmy pracę, natomiast w Egipcie, jak mówił Dawid Ozdoba na wywiadzie ze mną, to jest gest, umywam ręce, ta sprawa mnie nie interesuje w ogóle, było, minęło, nie rozmawiamy już o tym, wiem, że się skrzywdzono, ale nie ma, nie wolno już o tym mówić. I tyle, moi kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeśli znacie więcej gestów, napiszcie mi o nich w komentarzach. Tradycyjnie bardzo proszę o łapkę w górę. Pamiętaj, że dając mi łapkę w górę, wspierasz mój kanał prawie tak samo jak wtedy, gdy oglądasz reklamy lub klikasz banery, jeżeli one ci się pojawiają. Oczywiście w ten sposób ty oglądasz reklamę, w związku z tym no może coś się tam zainteresuje, ja mam pieniądze. Natomiast jak dajesz mi łapki w górę, jak komentujesz, to sprawia, że ten film jest lepiej pozycjonowany. Zachęcam również do oglądania pozostałych moich vlogów. Tutaj z prawej strony pojawiają ci się propozycje. Pozdrawiam, do zobaczyska, pa pa!